Nie mogłem wczoraj zasnąć, bo pisałem felieton, ale nie szło. Ale jak już napisałem, to nie szło zasnąć. Wziąłem, będziecie się śmiać, do ręki. Wziąłem do ręki, to jest śmieszne. Okej. Okay. Wziąłem gazetę z segmentu dla pań luksusowych, a tam co? Kawałek zatytułowany Będziesz dobrze spać, gdy... I poniżej był regulamin dobrego snu. Sen jest ważny. Wiedzieliście, że dziennie złuszcza się 2 miliardy komórek? A widzicie, jakby je ustawić jedna na drugiej, to ważyłyby z gram. W czasie snu to bractwo komórkowe się regeneruje. Włączyłem więc na noc komórkę do podładowania i wpościelam w życie zasady dobrego spania, bo z regenerowania 2 miliardów komórek nie można lekceważyć. Pierwszy punkt. Staraj się mieć czyste sumienie. To se zasnąłem. Następny punkt. Odrzuć od siebie wszystkie troski. No, zacząłem myśleć w poszukiwaniu jakichś trosek, żeby je odrzucić. Myślę intensywnie, nie, i czytam kolejny punkt regulaminu. Wycisz swoje myśli. No to się zapętliłem. Jak wyciszę myśli, to nie znajdę trosk do odrzucenia. A jak nie odrzucę trosk, to nie wyciszę myśli. No, no dobra, znalazłem troski, nie? Kwaśniewski na wolności. Ale za to szefem Lidu się został. Dobrze im tak. Dobra, Kwaśniewskiego odrzuciłem i nic. Zostaje dalej 2 miliardy niezregenerowanych komórek. Może następna porada mnie uratuje. Nie myśl o tym, że nie możesz zasnąć. No dało mi to do myślenia, że nie mogę zasnąć. I tak myślałem o tym, żeby nie myśleć, że nie mogę zasnąć, że nie mogłem nie myśleć, że nie mogę zasnąć. I z kłopotu wybawił mnie budzik. Porad, jak dobrze spać, nie należy czytać przed snem. Ja czytałem i co? Dziś wieczorem będę miał złuszczonych nie 2, a 4 miliardy komórek. Jak tak dalej pójdzie, to się cały złuszczę, czego nikomu nie życzę. Dobranoc.